Cześć, witajcie. Z tej strony Paweł Leszek, trener wellness, dietetyk, trener żywienia. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić 5 głównych powodów, dlaczego należy pić wodę. Punkt pierwszy. Woda nawadnia. Jak zapewne wiecie, nasz organizm składa się w ponad 70% z wody. Co by było, gdybyśmy jej nie pili? No oczywiście nie znaczy to, że byłoby nas mniej, natomiast organizm byłby wtedy odwodniony. Dlatego potrzebujemy się regularnie nawadniać. Nie mówię tutaj o tym, żeby wypić od razu 2-3 litry wody na raz, no bo to też nie byłoby zdrowe. Natomiast chodzi tutaj o regularne nawadnianie organizmu. Chociażby od szklanki wody zacząć dzień, do tego w ciągu dnia kilka szklanek wody też wypić. Tu w zależności od wielkości też osoby, wagi, od 1,5 do 2-3 nawet litrów gdzieś tam wody dziennie należałoby wypić. 2. Woda oczyszcza. Jak zapewne się orientujecie, w naszym organizmie jest mnóstwo toksyn i związków substancji chemicznych. No i w jaki sposób to potrzebujemy wydalić? To oddziała się właśnie, odbywa się tutaj poprzez wodę. Chociażby w ten sposób, że efektem końcowym razem z moczem wydalamy właśnie te substancje chemiczne, toksyny, które znajdują się w naszym organizmie. To natomiast ten cały proces zachodzi też poprzez wodę. Chociażby z tego względu powinniśmy się nawadniać i pamiętać o tym, że trzeba pić odpowiednią ilość wody w ciągu dnia. 3. Woda poprawia trawienie. Zapewne się orientujecie, że jeżeli chodzi o proces trawienia, czy też oczyszczania jelit, złogów jelitowych i toksyn, bardzo istotnym elementem jest błonnik. Natomiast sam błonnik bez wody nie zadziała. I dlatego potrzebujemy też nawadniać nasz organizm. Woda właśnie poprawia trawienie. Razem z błonnikiem oczyszczają nasze jelita z złogów jelitowych, z toksyn, dzięki temu też możemy się wypróżnić i przy okazji wydalić właśnie te wszystkie związki chemiczne i toksyczne, których rzeczywiście nie potrzebujemy w naszym organizmie. Dlatego pamiętajcie też o piciu wody. 4. Woda poprawia wytrzymałość fizyczną. Te osoby, które ćwiczą, zapewne wiedzą, że jeżeli nie są dobrze nawodnione, jeżeli są spragnione, automatycznie ich wytrzymałość fizyczna spada. To już jest udowodnione naukowo, że przy tutaj spadku gdzieś o 1-3% nawodnienia organizmu, automatycznie nasze wyniki sportowe są zdecydowanie gorsze. Potrzebujemy nawadniać organizm, chociażby z tego względu, że mięśnie głównie składają się z wody. Kiedy jest ich mniej, siła naszych mięśni jest zdecydowanie mniejsza i też wielkość. A w dłuższej perspektywie odwodnienie organizmu może prowadzić do nawet też utraty zdrowia czy też przytomności. Dlatego powinniśmy się nawadniać. 5. Woda reguluje temperaturę ciała. Kto z nas się nie poci? Albo kto z nas z potem miał gdzieś tam różne przygody dziwne? Powiem Wam tak, pot jest bardzo istotny. Chodzi o to, że wraz z potem wydalamy toksyny, wydalamy też te wszystkie związki chemiczne. Natomiast to jest taki rodzaj gdzieś tam automatycznej ochrony naszego ciała, ponieważ jeżeli temperatura ciała jest niższa niż temperatura otoczenia, wtedy następuje właśnie cały proces i pocenie się. To jest właśnie rodzaj ochrony naszego organizmu przed przegrzaniem się. Dlatego nie ma w tym nic złego, że się pocimy, nie powinniśmy tego hamować. Natomiast jeżeli jest za mało wody w organizmie, oczywiście ten cały proces może być zaburzony. Dlatego powinniśmy się nawadniać. To jest moim zdaniem 5 głównych powodów, dla których należy pić wodę. Oczywiście jest ich zdecydowanie więcej, tak więc zapraszam do różnego rodzaju komentarzy, podzielenia się też swoim doświadczeniem na temat picia wody. No i przy okazji do subskrybowania naszego kanału na YouTube ABC Odżywiania, do polubienia profilu na Facebooku o tym samym tytule. No i już niebawem pojawi się też książka pod tytułem ABC Odżywiania, tak więc zachęcam. No, powszechnie wiadomo, że bez wody picia nie ma życia.